Szanowni Państwo, siódmy dzień trwa protest głodowy lekarzy rezydentów. Lekarzy, którzy protestują w sprawie nie tylko swoich zarobków, ale systemowego finansowania ochrony zdrowia. Oczekujemy od ministra zdrowia i od pani premier, że dzisiaj o godzinie 12 na Komisji Zdrowia stawią się i będą informowali o tym, w jaki sposób i jakie działania podjęli w sprawie zakończenia protestu lekarzy rezydentów i doprowadzenia do kompromisu w tej sprawie. Jest rzeczą niedopuszczalną, żeby przez 7 dni rząd milczał w sprawie głodujących lekarzy. Pani premier. Proszę Państwa, co prawda krótko byłam premierem, ale nie wyobrażam sobie ministra zdrowia, który nie reaguje na głodujących, protestujących. Czy to są lekarze, czy pielęgniarki. Myślę, że jego kariera jako ministra trwałaby tylko tyle, ile długość rozmowy ze mną. Dlatego też zwracam się do pani premier, żeby pani premier wyręczyła swojego ministra zdrowia. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy w latach 2007-2011 była ministrem zdrowia, to wtedy właśnie stażyści i rezydenci dostali podwyżki. Dostali podwyżki 30%. Wtedy stażyści dostali ponad 460 zł brutto, rezydenci 526 zł. Mało tego, będąc premierem zapowiadaliśmy i wdrożyliśmy to w życie, że kolejne edycje rozdawania rezydentur, przyznawania rezydentur będą bardzo przyjazne dla tej grupy zawodowej. Jak wiecie, kolejek nie skrócimy, jak nie będziemy mieli nowych specjalistów na rynku. Wtedy mówiliśmy o tym, że każdy z tych, który zda pozytywnie egzamin, końcowy egzamin, będzie mógł robić specjalizację w ramach rezydentury. Chcieliśmy dotrzymać słowa, niestety obecny minister stwierdził, że są inne priorytety. Wymieniał, że tym priorytetem jest niewątpliwie 500+. To ja dzisiaj zwracam się do pani premier. Pani premier, to dziecko, ta rodzina, którą pani tak hołubi w tej chwili i promuje program 500+, też od czasu do czasu choruje i powinno mieć odpowiednią opiekę medyczną. Dlatego to na panią spada odpowiedzialność dzisiaj za to, co się dzieje z tymi młodymi lekarzami, którzy od siedmiu dni nie mają możliwości kontynuowania rozmów, negocjowania z ministrem zdrowia. Pani poseł. Ja w zeszłym tygodniu byłam na konferencji zdrowia, gdzie minister zdrowia, minister Radziwiłł jasno powiedział, że dla rządu najważniejsze priorytety to obronność i edukacja. Proszę Państwa, no fatalnie to wybrzmiało, tym bardziej, że były to słowa, które padły wśród osób znających się na systemie i które na tej konferencji debatowały o tym, w jaki sposób poprawić jeszcze ten system, ale oprócz tego słowa te wybrzmiały tym bardziej źle, że właśnie już wtedy panował ten strajk i brak zainteresowania nie tylko ministra zdrowia, ale całego rządu naprawdę był zatrważający dla wszystkich osób, które na tej sali były. Chcę mocno podkreślić, bo to jest bardzo ważne, że w tej chwili strajkujący rezydenci nie strajkują, nie walczą tylko o swoje podniesienie swoich pensji, ale przede wszystkim o wzrost finansowania w całej ochronie zdrowia. Więc jeszcze raz apel do pana ministra. Panie ministrze, to jest pana praca. Proszę spotkać się z lekarzami rezydentami, razem z ministrem finansów, z przedstawicielem pani premier, bądź samą panią premier i rozwiązać ten problem. Nie jest rolą ministra zdrowia chowanie się przed protestującymi, tylko negocjowanie. Wzywamy pana do pracy. A panią premier wzywamy, żeby nie udawała, że nie ma ministra zdrowia. Jeśli rzeczywiście go nie ma, to niech przejmie jego funkcję.